Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się w grze Risk of Rain 2. No i tak, dziś jestem tu samemu, gdyż naszłem po prostu ochotę na solowe podejście spokojne, sam ze sobą. No i tak, dziś gramy na Rainstormie, czyli normalu. Po raz pierwszy jako Voidfiend. Przy czym... powiem szczerze, nie wiem jak to do końca będzie działało, pod tym względem, że... no, ciekawe po prostu są jego opisy. Tutaj wam pokażę co i jak jest, jednak nie będę tego czytał. A jedyne co mogę powiedzieć to to, że szykuje się dosyć skomplikowana postać, ale zobaczymy jak wyjdzie. Tak, planem na dziś, tak jeszcze z góry powiem, będzie odblokowywanie nowych artefaktów, albo robienie jakiegoś nie wiadomo czego. Nie wiem co wyjdzie, jak wyjdzie. Ale tak, macie tutaj opisy, a w praktyce zobaczymy jak to działa właśnie za chwilę, bo już wyruszamy i... okej, wskaźnik. Jesteśmy w mięsistej bulwie. Wyglądało prawie jak Lunar Pod, tylko że taki jakby w pustce. Okej. Więc pierwsza rzecz, widać, że nasze ataki są fajne. R-ka pozwala nam zmniejszyć to całe promienie. Dobra, co tu mamy? Steka. Okej. W sumie promienie. Procenty. Dobra. Jako, że w sumie... właśnie w sumie po co ja to robię? To jest fajne do leczenia się, jak jest się rannym, ale no, ja ranny nie jestem, więc po co mi to? Dobra, tak, tutaj możemy ładować ataki, trzeba sobie takie coś, jak zresztą to było w opisie. A tu mamy taki fajny wyskok, dobra. No po prostu walczmy i zobaczmy, jak to wyjdzie. A zaraz pozwólmy, że no, przejmie nas tamta inna forma i jak tam teraz? Okej, eksplozja i... oto i ten krótki promień, zabójczy, ale... nie, dobra, ma nawet jakiś zasięg, nie jest aż tak źle. To coś jest bardziej do przodu. Tutaj odbieramy sobie życie, żeby dodawać tego wszystkiego. Okej. Nie, dobra, zasięg jest... chciałem powiedzieć wystarczająco, ale chyba nie do końca. A tutaj, okej, tutaj natychmiastowo wystrzelimy pociska. Dobra. Fajne. Przynajmniej fajnie się zapowiada. Ale no, nie wiem jak do końca sobie powiedzmy... radzić w pełni z tym, która forma będzie lepsza, do jakich zagrań i tak dalej. Nie mam pojęcia na razie, jednak pozwólcie, że spróbuję nauczyć się korzystać z tej, jak to się nazywa, normalnej chyba? Tak można to najłatwiej nazwać i... sztylecik, zdecydowanie sztylecik. Muszę iść w ofensywę, jeśli chcę sobie radzić jak najlepiej. Tak, sztylecik. Dobra. Żeby nie siedzieć tutaj za długo... zobaczmy szybko, tylko czy nie ma w okolicy jakiejś krzynki fajnej może? A potem chyba zaraz polecę na śmierć ducha. No szkoda mi czasu trochę na siedzenia w wczesnych planszach. Nie zrozumcie mnie źle, to nie tak, że nie powinienem. Te wczesne plansze są właśnie najlepszym miejscem na zbieranie przedmiotów, ale... ale tak. To jest ważne właśnie, ale uważam, że wolę szybciej polecieć w dalsze plansze i na nich ewentualnie mieć łatwiej, móc też przez to łatwiej zbierać przedmioty niż że za długo siedzieć na pierwszej. W szczególności, że pod... to jest ostatni chyba odcinek, nie jestem pewien. Albo ostatnim, albo przed ostatnim odcinkiem ktoś z was komentował, że trochę za długo siedzimy na planszach, a jednocześnie pochwalił, że gramy w miarę okej. Może to nawet był Avim. Jeśli to byłeś ty, to cię pozdrawiam. Jeśli nie ty, to nie pamiętam kto to był. Ale tak. Co też daje mi właśnie do myślenia, że może powinienem bardziej się śpieszyć się. Chociaż dobra, na normalu to jeszcze aż takie istotne nie jest. Na monsunie to bardziej. A to nie jest monsun. Tylko to jest Rainstorm. Ale dobra. Nieważne, monsun, nie monsun, tak, warto by było się pośpieszyć. Teraz tak, gdzie ja widziałem smrody śmierci? Chyba gdzieś już je widziałem, chyba. Myślę, że znowu go teraz... dobra, jest tam. I przy okazji widzę też kolejną skrzynkę i sklepik. Możemy je potem, jak już śmierdziuk będzie naładowany. Na razie skupmy się na nim i... tak. Jakoż będziemy teraz z nim walczyć, to... spróbuję może zobaczyć, jak szybko sobie poradzimy z bossem w formie tej przekształconej, chyba tak najłatwiej ją nazwać.
Chociaż nie wiem, czy uda nam się zdobyć przez te kulki lecznicze, które widziałem, że chyba nam obniżają procenty. I dobra, jesteśmy w tej super formie i teraz żyg pomijeniem po prostu. Dobra, to jest piękne. Ta forma to jest niszczyciel bossów po prostu. Chociaż nie ukrywam, trzeba być ostrożnym. Łatwo zginąć, jeśli jest się takim miłym jak ja. Jeśli nie patrzy na swój pasek życia, ani na swoje bezpieczeństwo i tym podobne. Ale dobra. Pokonaliśmy bossa bardzo szybko, więc teraz powinno być trochę łatwiej. Dobra. Największym zagrożeniem z tych tutaj chyba byłby golem właśnie. Dobra, idź. Usuwamy mnóstwo wrogów i co my tu mamy? Gilotyna. Powiedziałbym, że przedmiot nie najlepszy, jako że nie gram na Allies. Ale z drugiej strony, no, bardzo dobry, bo jeśli już jakaś elitka trafi, to przynajmniej troszkę szybciej będziemy mogli ją właśnie pokonać. A nie ukrywajmy, elity zawsze się trafiają. Nie może w jakichś skrycie wielkich dawkach, ale tak, trafiają się. I dobra. Nie, transport mój się jełopie. Po co to klikłem? Znaczy mi istotne. Coś mówi, że to będzie moja największa zmora. Transformacja. Właśnie czy to przyspieszy. Tak. W tej formie też przyspieszę to usunięcie transformacji. I podnosimy te punkty życia. Dobra, warto wiedzieć. To jest tak, z tych tutaj rzeczy, czy coś jest takiego wartego bardzo uwagi w tym markiecie? Powiedziałbym, że może bym poszedł po Krowbara? Nie, pójdźmy po Rondoma. Kozia noga, no po prostu... Dobrze. Uwielbiam kozie nogi, pod tym względem, że prędkość ruchu jest dla mnie bardzo ważna. I chociaż nie jestem może z tych, co powiedzą, że uniki najważniejsze i movement i tyle. Tak, no osobiście preferuję mieć fajne, płynne poruszanie się niż, powiedzmy, męczyć się z tym. Orki mi słów, no męczyć się z tym, że jestem powolny, ale mieć jakieś tylko damage'a. Ale wow, fajny mamy zasięg na tym ataku. Idealnie też nie opada, więc jest pod tym względem lepszy. A teraz tak, jeszcze tylko usuńmy trochę tego i... Ciekawe, że w sumie jak tego używamy, to tam ładuje ten... trochę tego paska naszego, tutaj. To znaczy, że możemy od razu po prostu tego użyć? Odregenerować się, przez co będziemy mogli łatwiej tego użyć ponownie. I już to lubię. I ogólnie już lubię tę postać. Zdecydowanie, super jest. Dobra, może poza shiftem. Jak na razie dla jego shifta nie znalazłem za dużych zastosowań. Ale R-ka jest super, znacznie zwiększa przeżywalność, atak precyzyjny, a jednocześnie łatwiej nim trafić niż tym snajperem. Od Religaner przez to, że nie trzeba celować w konkretny punkcik. No, podoba mi się. Nie wiem, czy jest coś więcej do dodania, poza tym, że mi się podoba. I 7 minuta. Jeśli znajdziemy Newt Altora, to może będę próbował osiągnąć pewien sukces i cel mój też taki prywatniejszy. Ale tylko się go zobaczymy, jeśli nie, to nie. I... Okej, okay, Regenerating Scrap oraz Kosa. Kosa super, Scrap... tym bardziej super. Uwielbiam tego Scrapa. Jeśli tylko znajdziemy zieloną drukarkę, to będziemy mogli sobie przedmioty drukować z niczego. Dosłownie z niczego. Co planszę możemy jedną zieloną drukarkę zaktywować dzięki Scrapowi za darmo. Ale tak, na razie się tym nie przejmujmy i... Widzę śmierciucha. Czy to dobrze, czy źle zależy? Moim zdaniem nawet dobrze, że go widzimy. I chyba nie widzę Newt Altora tam, gdzie zazwyczaj on był, więc tak. Po prostu szkoda. I tak. Z tych wszystkich rzeczy wezmę chyba okularki. Trochę crit rate'a zawsze się przyda. Czy myślę, że te krytyki... 144, 72, okej. Okay. Nie wiem, jakie ma procent konkretnie Void Fiend, bo nie pamiętam. Najprościej w świecie. Ale podobają mi się te obrażenia. Są wystarczająco wysokie, żeby sobie radził. Sam bez jakichś większych wsparć. Oczywiście, zaraz ktoś powie, ale gościu, ty i tak potrzebujesz ukulele i tym podobnych. I mamy gwarantę, że tego nie ma. Tak, dostaliśmy trochę przedmiotów. Wiem, że powinien pewnie drukować coś, ale... goni mnie czas, tak nawet mówiąc. Bo chciałem przed 10 minutą dotrzeć na 3 planszę. Najlepiej dużo przed 10. Jeszcze trafi na tą lodową. I dobra, mamy bossa. Szybciej by było chyba, gdybym się teraz, powiedzmy, nie
ratował od tego skażenia, czy jakby to inaczej nazwać. Jak tylko będzie okazja, przeszedł na formę właśnie tą skorumpowaną. O ile to przeżyjemy, bo z tego co widzę jest tutaj dużo wrogów, którzy mogą nas łatwo ubić. Ale dobra, dobra. Spokojnie, Gwiezdny Klucz, tutaj dasz radę. Nie zgiń. Dasz radę, Gwiezdny Kluczu, nie umieraj. Kulki lecznicze, tak, kulki lecznicze, szybsza transformacja z powrotem, okej. Okay. Super, już dlaczego... O, w ogóle patrzcie, co... Ten kwiatek usuwa nam też skażenie. Nie byłem tego świadom pod żadnym względem, ale okej. Okay. Czyli chyba większość takich leczniczych form, czy jakby to inaczej nazwać, nie wiem. A powiedzmy, większość leczeń chyba nam tę formę skażoną tak jakby usuwa. A może nie tylko formę skażoną, bo forma skażona sama sobie pada. Ale tak, wskażenie powiedzmy. To skażenie, które się buduje, żeby nas przetransformować w tą formę skażoną, jak on by to nazywał. Tak, chyba jest właśnie usuwane też przez tego kwiatka. Zaraz się przekonamy. Bo jeszcze chociaż raz zdecyduje się nam dać leczenie. Tak jest, to... Okej. Okay. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Bardziej. Bo nie wiem, ile tak naprawdę zdaniem lepszych graczy, powiedzmy, forma skażona ma miejsca w prawdziwej strategii grania tym czymś. Dla mnie to jest to coś dobrego, chyba. I Sulfur Pulse, jakkolwiek by nazwać. Nie jest to miejsce, w którym mamy to wyzwanie, więc... Ej, tak, nie zdążyłem, okej. Więc tak, więc nie ma co się przejmować, możemy zamiast tego tutaj teraz trochę pozwiedzać, bo... Jeśli mam być szczery, to tej lokacji chyba nie znam, więc... tak. Jeśli no może widziałem, może nie kojarzę po prostu niczego na jej temat. Więc tak. Poza tym mogę powiedzieć, tylko tyle na pewno jest z dodatka. Ja kupić eliksir, ja kupiłem steka, brawo ja. O tak, jeśli ktoś nie wie jak działa eliksir, to już śpieszę wyjaśnieniami. Eliksir jest wspaniałym przedmiotem, który powoduje, że raz jak mamy zginąć, trzeba mieć bardzo, bardzo, bardzo niskie życie. Któreś z tych dwóch, nie jestem pewien, które. A to po prostu się zużywa, żeby nas podleczyć. Co jest moim zdaniem super. Pod tym względem, że no, gwarantuje przetrwanie niebezpiecznej sytuacji. Gorzej tylko, że tak. Się zużywa, a potem nie da się z niego zrobić skrapa, nawet już białej jakości. No i poniekąd to rozumiem, bo sensowne, że nie można mieć przedmiotu, którego używasz, a potem jeszcze sobie za darmo przerabiasz na coś innego. No, ale z drugiej strony jest taki żal, że biorę jednorazowy przedmiot, zamiast wziąć coś stałego. Przynajmniej w mojej mentalności, nie wiem jak u was. Jeśli mieście jakieś leczenia z tym wszystkim. I teraz tak, skrzynka, utility. Kolejna kozienoga. Nie jest źle, chociaż z chęcią przyjąłbym bardziej może jakiegoś zegarka czy coś. To jest tak, zielona drukarka, oczywiście. Nawet nie czekam, bo nie słyszę, co ten ślimaczek fajny do poruszania się, to jeszcze no, darmowy mamy druk zielony, jak przypominam. I rdzewiak, aka zardzewiały klucz, aka no fajny przedmiocik. Więc tak, zaraz sobie weźmiemy, tylko najpierw pozbędźmy się płaszczek. I dobra. W ogóle, jak tak patrzę na ten promień, to mi się to przypomina promień tych wszystkich przeciwników, w sensie ogników. I wydaje mi się, że to może być sensowne skażenie, bo to jest chyba pierwsza postać, która taki promień używa bezpośrednio. Więc tak, skażenie z nimi nie ma co dziwić, skoro żadnego innego nie ma chyba przetrwańca, który by promienia używał tak jako swojej głównej broni. I co my tu mamy jeszcze? Wyposażenie, okej. Okay. Znaczy nie korzystam za bardzo z wyposażenia, ale... Ale tak, może się przydać. Tu mamy XC Construct. Co, podejrzewam, że to jest jakiś nowy bossu. Bardzo nawet nowy. I prawdopodobnie będzie kosztował mnie śmierć, jak tak patrzę na to wszystko. Bo ni cholernie nie wiem, jak się z tym walczy. No, śmierć. Ale dobra, pierwsze podejście. I to pierwszy w ogóle raz, jako to coś. Ej, właśnie, zapomniałem jeszcze wspomnieć o jednej rzeczy, patrzcie. Nie ma żadnych alternatywnych umiejętności, co... ...była jedyną postacią, która tak działa. Ja sobie mi myśl, tak mnie zastanawia, tak mnie myśli, że tak dziwnie to powiem. Czy robić jeszcze raz podejście nim w tym epizodzie, czy może jednak... ...pójść na coś innego? Nie, dobra. Poświęćmy cały ten odcinek jemu. Czemu by nie, co tam szkodzi.
Widzicie, tak, taki trochę... Nie wiem, czy to jest to samo co Lunar Pod, tak definitywnie, czy to trochę inne, ale tak, no... Powiedzmy, że takim pseudo-Lunar Podem tutaj spadamy. Zobacz, w postaci tak trzęsie cały czas, no tak się jej nie używa. Biedna postać. Jeszcze powinien mówić biedna postać, to jest jakiś potwór pustki. Więc no... Potwór pustki. Nie jestem pewien do końca. Czytałem niby opis tej postaci, ale co to jest? Co? No ciężko stwierdzić. No na pewno coś jest z Voida, czyli tej pustki tutejszej, bo... Sama nazwa mówi Voidfiend. Jak się tam usunie to niektóre znaki zapytania w różnych miejscach i się to normalnie przeczyta. A tak poza tym to no... Wszędzie są te znaki zapytania. Nie wiem, czy to jest kwestia jakiegoś, powiedzmy, błędu w zapisywaniu nazw, czy to jest celowe, czy jak. Ale jest. Dobra. Postać, która w sumie polega głównie na swoim ataku podstawowym, tak mi się wydaje się. Można co prawda tam wrzucać tą drugorzędnym, ale nie jest aż taki, ja powiedziałbym, chyba skuteczny jak zwykły atak, który spowalnia wrogów przy okazji. Dobra. Benzyna, czy paliwo, czy jakkolwiek to nazwać. No, ten przedmiot, który powoduje, że przy śmierci wrogowie podpalają okolicznych innych wrogów. Potężne. Bardzo lubię ten przedmiot, chociaż rzadko kiedy go używam, oczywiście. Jesteśmy w formie tej tutejszej, skorumpowanej, skażonej, jak zwał to zwał, bo zapomniałem o kontroli. I co ja? Naprawdę wydaje mi się, że to będzie moim zmorą, jeśli chodzi o te wszystkie sytuacje, w których będę grał tą postacią. Ewentualnie w przyszłości. Bo głównie, jeśli nie będę pamiętał to, żeby spamić w R-kę, kiedy tylko można, no to tak to się będzie kończyło. Też jeszcze ciekawa rzecz, że coś dziwnego ma z tą ręką całą. Nie wiem, w jakieś tam, nie wiem, czy to jest działo, czy coś. I oryginalnie, jak tak można powiedzieć, zobaczyłem ten design, wydawało mi się, że to bardziej byłoby postać walki wręcz, czy coś z tą łapą taką wielką. Czyli proszę, zrobić z niego typowego dystansowca, takiego jak większość postaci. Jeżeli nie było to nic pod żadnym względem narzekaniem, rdzeniem, czy coś tego typu. O właśnie, jeszcze sprawdzę teraz ryzykownie jedną rzecz. Czy lekarski dron będzie mnie usuwał skażenie, czy nie? Halo, lekarski dronie, czy mógłbyś mnie wyleczyć? Nie? Okej, okay, póki lekarski dron mnie leczy, co ciekawe skażenie stoi w miejscu. I... Okej. Warto to wiedzieć. Jednocześnie też warto wiedzieć, że są nic nie warte te drony poza leczeniem na tej postaci. No bo bądźmy szczerzy, no. Czy ja potrzebuję czegoś, co będzie mi utrzymywać poziom? Nie. Gdyby redukowało, super. Utrzymywało, meh. Utrzymywać poziom mogę równocześnie sobie tak tutaj po prostu spamić w R-kę, kiedy tylko jest okazja. To po prostu tak de facto gwarantuje po prostu, że mam... No, reset 25%. Taka pasywna redukcja, że tak nazwę to. To już byłoby co innego. A, i przy okazji też, nie wiem, czy wy to zauważacie, ale ja przynajmniej czuję to mocno, że tak... Nawet te 7,5% bonusowej prędkości ataku za... jak to się nazywa? Za kawę dużo przyspieszyło aktywację mojego promienia tego. No dobra, w takich sytuacjach jak te, czasami niepokojących, to takie utrzymywanie procentów jest... no dobra, jest przydatne i mile widziane. Więc no może nie powinienem narzekać i dobra, Lunar Coin... Zdecydowanie z chęcią przyjmę, przez tego, że mam ich 38 i tak nie wydaje. Ej właśnie, jeszcze po tych Lunar Coinów i w ogóle lunarnych przedmiotów będę musiał też się nimi pobawić trochę. Bo tak, z siostrą zauważyliśmy, że są 4 przedmioty herezji, te całe. Mam off herezy, coś tam w herezji. Właśnie, że są 4 po jednym na każdą umiejętność i stwierdziłem, że kiedyś będę musiał spróbować sobie wszystkie skompletować na dnie postaci podczas jednego przebiegu. Jakiś taki mój dziwny wymysł, wiem, że to jest bez sensu i pewnie zaczną się zwać głosy, ale te przedmioty to są badziewne, no nie powinieneś tego brać na żadnej postaci. Moja odpowiedź dla takich, którzy mogą ewentualnie w ten sposób pomarudzić, to okej, okay, ale ja chcę. Więc ja to zrobię i tak, wcześniej czy później. Prawdopodobnie na jednym z tych podejść, kiedy będę grał z siostrą i akurat na Artifact of Command i się trafi bazar pomiędzy czasem. Bo tam bym mogę wtedy
8 monet chyba? Tak, to będzie 8, bo tam są po 2. Po prostu wziąć 4 konkretne lunarne przedmioty, jakie zechcę, po te 2 monety je dostaję. Albo po prostu 4 lunar pody łącznie znaleźć przez rozgrywkę. Wtedy przeoszczędzę, ale no. Rozumiecie, o co chodzi. Na takim podejściu może się tym pobawię. Na razie, czy jest coś warte uwagi? Delicate Watch. Chcę się bawić w zegarki. No, nie wiem przed chwilą, że tak, że chciałbym, te zegarki są świetne. Zbierzasz się strony na swoje możliwości, to że zaraz zepsuję zegarka. Dla tych, którzy wiedzą, zegarki po prostu te się psują, jak się osiągnie niski poziom zdrowia. A ja i niski poziom zdrowia, co no... Powiedzmy, nie tyle co synonimy, co coś, co się przyciąga do siebie bardzo często. Więc tak... Jestem świadom, że prawdopodobnie zegarki długo nie wytrzymałem, ale z drugiej strony zawsze ten jeden na kilka chwil może być przyjemny. Dodatkiem myślę, 20% swoim chillom tam daje. Mówię 20, bo tak mi się kojarzy, ale oczywiście prawdopodobnie się mocno mylę i... Okej. Tak, chciałem powiedzieć, że nie ma żadnych wrogów, ale już się trafili. Okej. 86. Czy to jest 20%? Wiedziałbym, że nie ja chyba, ale pewnie nie jestem. I nie skontrolowałem, oczywiście. Super, po prostu. Super. W tym teraz jeszcze nie pomyślałem o tym, ale jestem jełopem jeszcze większym. Nie mogę teraz w sumie korzystać z kapliczek krwi. Jeśli z nich zacznę korzystać, to równoznacznie jest to z tym, że mogę sobie zepsuć zegarka. No dobra, chyba 50 nie powinna mnie jeszcze zniszczyć zegara. Wiem, że niskie HP na pewno powoduje, ale no. Znacznie niż 50%. Tak, 50% to jeszcze bezpieczna wartość, więc. No, raz mogę sobie z tego skorzystać. Mogę teraz tak użyć i. Super Massive Leech. Okej, Super Massive Leech. Czy jest coś potrzebnego nam do szczęścia? Czy jest to coś, z czego z chęcią skorzystam? Oj, zdecydowanie. Dobra, frajerwerki. Serio? Serio, gro? Nie, nie! Gwiezdny klucz, nie klikaj tego. Ja sami naprawdę się nienawidzę za swoją głupotę. I o tu, i za to też, że nie pamiętam po prostu najprostszych zagadnieniach, których ciągle powtarzam. Typu, failuj swojej erki, używaj ciągle erki i tak dalej. Nie, ja i tak o tym zapomnę w najgłupszym możliwym momencie. Jak teraz? Zdecydowanie to 15% jeszcze bardziej uprzyjemniło korzystanie z ataku podstawowego. Więc ou tak, ou tak, oj tak, oj tak, ou tak. Będzie dobrze. Będzie dobrze, wygram to. No tak na poważnie to wiem, że nie wygramy. Albo, żeby wygrać, musiałbym pójść. Albo przez... księżyca, albo musiałbym pójść zwiedzać dwie lokacje z dodatków. Ani jednego, ani drugiego nie chcę robić. Dobra, a czy ten sklepik coś oferuje? Oferuje... Oferował te okulary, ale pewnie powiedziałem słuchawki. Oczywiście muszę mylić wszystko ze wszystkim podczas nagrań, żebym wchodził na jełopa. Jedna rzecz, a druga oferował też kawę. Na obecny moment chyba preferowałbym osobiście bardziej zbierać właśnie kawy, jak najwięcej z czekawek i tym podobnych. No tak, nie mam kozich nóg, więc zdecydowanie kawa może po części zastąpić. A nie dosyć, żeby po części je zastąpi, to jeszcze też da bonusy do wysyłania promienia. Co dodatkowo da mi też benefity takie, że właśnie będę mógł lepiej walczyć, bo... Nie oszukujmy się. Poza moimi przyciskami myszy obok, bo nie mam metod jakichś specjalnych do walki tą postacią. Można to powiedzieć niby o każdej postaci, ale tak. Niektórzy mają jakieś tam specjalne combat, triki, jakieś inne rzeczy, które mają u nich mniejszy, nie większy sens. Tutaj tego nie widzę. Ale okej. Okay. Obrażenia fajne bijemy. Nawet teraz, kiedy powiedzmy, nie jesteśmy w formie skażonej i nawet może bym pozostał przy nieskażonej. Bo tak, obawiam się, że jeśli byśmy się skażyli, to by było za dużo problemów z tym wszystkim. No dobra, z drugiej strony, jak dzbanek zacznie zasysać, to wydaje mi się, że niestety nie ma co marzyć o tym, że pozostaniemy nieskażeni, więc... Okej, rozwiązałem problem, po prostu nie pozwolimy dzbankowi zasysać. Easy.
idź rozwiązanie. Dobra. Dzięki dron, tylko mógłbyś dać mi 25%. Chociaż. Całe? Dobrze, dobrze. Świetnie. 50%. Czy widzę tu jakieś też szybko inne skrzynki czy coś? Nope, więc możemy się spokojnie skupić na tym, żeby snajpić sobie tym promykiem wrogów, bawić się w umiejętności i pilnować, żebym nie był na zbyt wysokich procentach, bo oczywiście jestem na zbyt wysokich procentach, bo jestem jełopem i tak, i nie patrzę na to, żeby było 60% skażenia. Czy dałbym się jakieś przedmioty leczące, nie wiem, ślimak czy coś? Podejrzewam, że jakbym miał te przedmioty leczące, by go zauważyliście zapewne, ja też to zauważyłem. Wszystkie leczenia po prostu albo spowalniają, albo blokują. Jeśli miał coś, co blokuje na stałe, to wtedy to byłoby super. Mógłbym po prostu mieć wiecznie 0%. Albo tam jakieś tam. Jakie tam wartości by to zostało? I przemiany byłoby tylko wtedy, kiedy ja na nią pozwolę i kiedy jej chcę. Nie, wtedy, kiedy zapomnę o tym, że ona zaraz nastąpi. To byłoby super w moim odczuciu. I 11 minuta, i oczywiście teraz wrzuciła nas na tę planszę. Ej, gro, czemu mi to robisz? Czemu wrzucasz mnie na tę planszę wtedy, kiedy już nie ma szans dla mnie, żebym zrobił to, co chciałbym bardzo zrobić? Czemu jesteś taka podła? Ej, no cóż. Wiem, że gra na mnie odpowie, bo to tylko gra. Ale naprawdę chciałbym wiedzieć, czemu gra mi to robi? Zawsze. No dobra. I teraz tak, w takim wypadku na tej planszy, jaki jest ten cel? Jak tak myślę teraz, kiedy i tak jest za późno? Powiedziałbym znaleźć Big Boya. Dla tych, którzy nie wiedzą, czym jest Big Boy, to chodzi mi o tego dużego drona, który chyba tylko tutaj występuje. Jeśli nie tylko tutaj, to w takim razie fajnie, gdybym wiedział gdzie. I to wprost mówią. Jeśli wiecie, gdzie jeszcze znaleźć takie drony poza tym planszą, to mówcie, z przyjemnością posłucham. Postaram się znaleźć chociaż raz tego drona też na innych planszach wtedy. Jak na razie mi się to ani razu nie udało. I okej. Repulsion Armor Plate. Świetna rzecz. Pozwalająca nam delikatnie redukować otrzymywane obrażenia, nie pamiętam. Tam chyba 5 punktów. Ktoś powie niedużo, ja powiem wystarczająco, żeby mnie uratować przed śmiercią od zlamienia. I no, na tym zakończmy dyskusję, bo nie ma co dyskutować o tym więcej. Strzykawka oczywiście, nie wiem co tam było innego dostępnego, ale może jeśli będę mu wystarczająco dużo strzykawek, uda mi się zrobić prawie że natychmiastowe promienie. Jeszcze lepsze niż teraz. Nie trafiłem. Prawie. I dobra. W ogóle nie wiem też, czy mi się tylko wydaje, czy... Nie, wydaje mi się. Tak jest, to zrobili naprawdę co wrednie. Przez chwilę wydawało mi się, jakby tak moja korupcja rosła szybciej, im więcej mam atak speeda. Jakby było, to byłoby naprawdę okrutne, wredne i... No i w sumie... Możliwe. Powiem, że często twórcy... Developerzy... Czy jakkolwiek inaczej tam będzie nazywać, lubię takie delikatnie wredne mechaniki ukrywać w swoich grach, nie mówiąc o tym graczu. Pewnie nie posądzam tu nikogo o nic, ale tak, wydawało mi się. Naprawdę takie są. To trochę wredne. Drugi raz z tego nie mogę już korzystać, przy okazji włączmy to. Okej, podoba mi się to. Jak włączę tą pijawkę, jeśli o tym pamiętał, to jestem po prostu odporny wtedy na skażenie. Całkowicie. Oj, tak. Zdecydowanie to lubię. Zdecydowanie tego chcę. Ale tylko, że nie mogę mieć tej pijawki aktywnej zawsze. I w sumie tutaj teraz jest też kolejna ciekawa rzecz, o której wiem. Byłem sam odkrył. Nie pamiętam, jak się nazywa, nie pamiętam, jak wygląda. Ale jest jeden lunarny przedmiot, który byłby w tej sytuacji idealny. Mocno skróciłby czas odnowienia właśnie naszej pijawki. Ale spowodowałbym, że aktywuje się ona zawsze, kiedy tylko jest dostępna. W moim przypadku jest takie, no okej, przynajmniej nie będę musiał pilnować, żeby ją aktywować, kiedy tylko jest dostępna. Powiedziałbym, że to jest win-win. Ale dobra, teraz tutaj coś mam fajnego. Medkit. O, tak, wrzutny rakiet. Bo ogólnie to polega na tym, że właśnie się pojawiają przedmioty w tej skrzynce. To, co klikniemy, kiedy jest widoczne, to dostaniemy. Jeśli nic nie klikniemy, to ostatecznie tam samo coś wyrzuci po czasie. I jeśli kogoś zastanawiać, od razu widziałem wyrzutny rakiet. O, dzięki ci, gro. Odpowiedź jest bardzo prosta. Wręcz powiedziałbym, że nie prosta. Tylko zanim co powiem, to... Okej, zauważyłem teraz coś... Dopiero teraz to zauważyłem, ale... Dużo szybciej aktywujemy nasze te całe, no... usuwanie skażenia pod R-ką. Więc mamy tak speeda, ale tak, wziąłem to głównie dlatego, że myślę o tym, że no, po prostu warto mieć to chociaż
Żeby tu taką dodatkową rakietę raz na jakiś czas, powiedzmy, wystrzeloną. Nie wiem, jaką mamy konkretnie ten tak zwany proc coefficient, czegoś tak. Jaki jest procent rzeczywistej szansy na to, że naszym atakiem tu wypadnie. Wiem, że mult ma procent podany razy 0,4. Jeśli chodzi o te procenty, nie wiem, jak to właśnie tutaj będzie. I w sumie bez większej różnicy, dla mnie bym powiedział. Widzę, że trzeba uważać naprawdę na Imp Overlordów. Nie podejść nigdy za blisko. Ale tak, jakikolwiek ten procent nie jest, i tak świetnie to działa, świetnie to wyszedło i tak. Ignition Tank, czy jest to przydatny przedmiot? Powiedziałbym, że średnio, ale mamy benzynę, więc jest przydatny. Przez to te podpalenia z benzyny i tak zdają 300% więcej. To jest super. Teraz tak szybko aktywujemy dwukrotnie, strzelamy tych impów. I dobra, przeżyliśmy to. Plansza numer 3 przeżyta, co już jest sukcesem, jak na drugie podejście. I jak na to, że też, powiedzmy, nie staram się jakoś tutaj szczególnie przykuwać uwagi do tego, jakie przedmioty podnoszę mi, namaksować i tak dalej. Ale tak, to co osobiście mogę powiedzieć o tej postaci, jak na razie, poza tym, że mi się strasznie podoba, jak większość postaci. I to, że przyjemnie mi się tym gra. Co już aż tak dobrze nie mogę powiedzieć o każdej postaci, czy większości. Większością nie gram się przyjemnie, jak na przykład mercenary. Strasznie mi się podoba mercenary, też właśnie jeśli chodzi o swój sposób i tak dalej, ale nie umiem grać, nie gra się przyjemnie. Ale tak, nim i mi się podoba grać i gra się przyjemnie, to tak, mogę powiedzieć, że to jest jedna rzecz, druga wydaje się bardzo prosty. Trzecia rzecz, to jest jako dwa tam, moim zdaniem. Nie widzę u niego zależności od jakiejś dobrej związanej z innymi przedmiotami, po prostu. W sumie co się trafi, ale no nie widzę naprawdę jakiejś super synergii żadnych. Jak można powiedzieć o innych postaciach, dajmy na to, nie wiem, no inżynier jego grzybki. Te podstawowe, na nieruchomych wieżyczkach, czy w sumie właśnie mercenary z, powiedzmy, to jest przykład taki, nie wiem, czy jest prawdziwy, ale przynajmniej jak dla mnie jest prawdziwy, właśnie z focus krystalami, bo zauważyłem, że po prostu focus krystale aktywują się na w sumie każdym jego skill. Znam tylko, on tam zdaszuje we wroga, to i tak jest traktowany jako stojący przy wrogu na swojej RC, chociaż jest niby nieistniejący, więc to focus krystale się odpalają na każdym, powiedzmy, no, na każdym ataku jego. Chyba nie ma umiejętności dosłownie, która u niego by nie aktywowała fokus krystali. Takie przykłady, jeśli są jeszcze jakieś, w sumie. Jak na przykład, nie wiem, czy mi coś przewidzieć, takiego przedstawić. Nie, dobra, jest. Obrączki i prawie przede wszystkim myszy Artificer. Zdecydowanie. Prawie przycisk myszy Artificer zawsze aktywuje obrączki, a przez swój nie najdłuższy czas odnowienia. Wydaje mi się być to idealną strategią na nią i właśnie, żeby zbierać te obrączki. Co pokazuje mi, że są takie synergie. Ale co jest tak naprawdę synergią naszego tutaj Voidfinda? Bo tak właśnie, to jest pytanie naprawdę do was. Co może być taką jego najlepszą synergią? Nie atakuję tak szybko jak, powiedzmy, komando, żeby aż tak dobrze sobie radził, mając milion rzeczy, które aktywują się przy ataku. Nie wiem, jaki jest jego właśnie ten proc coefficiency. Wiem tylko, że mercenary ma 1%, czyli że wszystko ma takie procenty, jakie, można powiedzieć, są napisane na papierze. Aha, super. Stracę zegarka? Nie stracimy zegarka? Dziwnie mało dostaliśmy obrażeń od tego upadku. Okej, dobra, grzeczny bot. Usuwaj mi skażenie, tak. Usuwaj skażenie, im więcej będzie plusów, tym lepiej. No i tak, coś tu mogę innego takiego podać. W sumie też nie wiem, jaki jest taki specjalny synergia jakaś kapitana czy coś. Znaczy nie, u kapitana attack speed, po prostu attack speed. A, bo tak, nie wiem, czy o tym wspominałem, ale kapitan ma attack speeda więcej, tym więcej tak naprawdę też pocisków jest wychwytywanych przez jego drony. Zresztą przez jego drona, tego specjalnego robota, czy jakkolwiek by to nie nazwać. Tak, po prostu im większa tak speed, tym to jest większe. Ale tak, każda postać ma jakieś tam swoje synergie. Mniejsze, większe. A tutaj naprawdę, no, ciężko mi jakąś taką zauważyć na razie. Śmierdziuch już, więc tak. Mógłbym już dopiąć na śmierdziucha, albo mógłbym spróbować zrobić jeszcze jedną rzecz, która pewnie skończyłaby się moją śmiercią. Ale i tak warto zaryzykować, jeśli się uda. Czym, żeby nie było, to jest tylko próba. Bo chciałbym spróbować właśnie
wprost może znaleźć bossa. Tego takiego publicznego tej lokacji, bym daje tam niby. Jak to nazwać? Daje darmowego czerwonego przedmiota. To jest naprawdę fajne, ale jak go nie widać, to go nie widać, nie będę też się strasznie męczył, żeby go odnaleźć. A póki co tak. Nie wiem, jak do końca z tym walczyć, bo za rzadko spotykam tego bossa. Dlatego też, pozwólcie, że zrobię to najprościej w świecie. Aktywujesz sobie jeszcze coś takiego. W sumie to jest dobry combo. Aktywuję to, mam promień zagłady. O tak, tak, najlepszy przedmiot jaki jest. Przedmiot, który już dostałem kiedyś. Jak to jest promień zagłady? O, zegarek mam już zniszczony. Z tego co widzę? Tak, zniszczył nam się jakiś tam zegarek. Właśnie, to dosyć, że mam promień zagłady, to jeszcze szybko wychodzimy z skażenia. A jeśli kogoś zastanawia, czemu tak się cieszę z tego czegoś, to mam właśnie te sterwatki piękne ulki, które będą nam pomagać. Które są tym potężniejsze, więcej mamy sojuszników. Właśnie drony i tak dalej. Więc przez to, że wcześniej zrobiłem dwa drony, to są trochę mocniejsze. O ile mocniejsze konkretnie, ni cholery nie mam pojęcia. Ale na dzisiaj to jest powiedzmy jakieś 30% czy coś, co nadal sporo. Dobra, grzeczny dron. Przepilnował moje procenty trochę i tak. Jeszcze więcej mam do zrobienia w sumie na tej branży? Powiedziałbym, że nie. To można, jak mówię, siedzieć tutaj dłużej, męczyć to wszystko, minmaksować przedmioty, szykować się na jakieś wielkie przebiegi, ale powiedzmy, to nie jest moim celem dzisiejszym. Nie, dzisiaj ja chcę naprawdę po prostu chociaż jednego artefaktu jakiegoś odblokować. Coś i zawyklucz. Myślę, że pierwszy wydawał mi się, że już miałem jakiegoś, ale może to było na innym podejściu. Dobra. W takim wypadku lecimy na ten, na piątą planszę. Będzie inaczej mówiąc planszę przed artefaktową. Bo tutaj zdecydowanie pójdziemy na artefakt. I dzisiaj, powiedzmy, poszedłbym na artefakta. Co mi nie wiem skąd. Tak patrzę na moją listę otwartą tam w jakim ekranie. Mam spis po prostu lokacji, z których mam artefakty już znalezione. Trzeba było zawsze patrzeć po prostu na screenshoty. Co prawda, screenshoty i tak będą się patrzeć, żeby potem poznać kombinację. Ale tak, i tak, no, przynajmniej uszczędzimy to chwili, żeby potem się zastanawiać, jakiego. Może niech będzie, dobra. Nie pamiętam, jak to... kurczę, nie pamiętam, gdzie to było. Tak jak myślałem, to może najchętniej bym na tego, którego ma siostra, którego ja nie mam, na Dev. Deatr, czy jakkolwiek na czym to nazwać. Ale no nie wiem skąd on jest, więc... nie pamiętam skąd on jest. Nie jest tyle, że nie wiem, koda wpisywaliśmy przecież razem z siostrą wtedy. Jak pamiętnego razu właśnie przegraliśmy tam. Ale no, jako że nie pamiętam i nie będę jej teraz męczył, siostra jest chyba teraz czymś zajęta. Jak mi się wydaje przynajmniej. A jak nie jest, to po prostu nie chce mi się i tak robić cięcia, żeby ją spytać o to, więc tak po prostu powiedzmy, że sobie pójdziemy na tego z planszy, powiedzmy tej lodowej trzeciej planszy, co mi szkodzi. Zobaczymy, co tam będzie. Może nawet to był ten, który tam mieliśmy z siostrą wtedy. Jak nam się nie udało, potem ona sama zrobiła i dobrze, mamy ślimaka. Mamy ślimaka. Na ślimaku proszę usuń moją korupcję, abym spowolni. Okej, albo mi się wydaje, jakby ślimak nic nie robi z moim wskażeniem. Dobra, to może dlatego, że on się nie aktywuje. Tak, śmierdziuch księżycowy. Czy ja chcę śmierdziucha księżycowego? Powiedziałbym, że nie mam za mało przedmiotów na księżyca. Nawet jeśli nie mam za mało przedmiotów, to po prostu to nie jest dzisiaj mój cel, więc... Po prostu poszukajmy przejścia. Przy czym podkreślam, jeśli okaże się, że nie ma przejścia, no to nie ma przebacz, idziemy na księżyca. Ja po prostu wam robić odcinka, w którym nic nie będę dosłownie osiągał. Robił i tak dalej. Solowego, kiedy... No wprost robię odcinek jako taki częściowo zapchaj dziurę. Dla siebie. Z czasem. I co tu mamy? Dostajemy moc Elit. W tym, jak je pokonamy. Okej, fajne, fajne. Totalnie niepotrzebne, ale i tak fajne. O, Lunar Coin. To już jest potrzebne. I fajne.
Halo. Halo, postać. Przeżyj, przeżyj, przeżyj i podnieś tego Lunarcoina. No, dziękuję, w końcu. W końcu. Nie robię tego. I przy okazji tak. Moja RK jest idealnym sposobem na to, żeby przeżywać bycie podpalonym. I czy to jest tutaj? Jest tutaj, dobra. Jesteśmy, więc teraz... dajcie mi chwilę, żebym wręcz zobaczył, jaki kod tutaj ustawić na bazie tej ludowej planszy i tak. Zobaczymy, co dalej. Okej, dobra. Mamy wszystko przygotowane, to teraz tak. Górna linia. Powinno być kółko. Kąt, dobrze. Tylko jeszcze trójkąta nie mam, bo muszę najpierw pokonać Wispy, inaczej zginę pewnie. Więc tak. Okej, kółko. Trójkąt? Mam nadzieję, że to chodziło o zwykłego... Tak, na pewno to jest zwykły trójkąt. Nie przypominam, to romba. To jest tak. Trójkąt. Kryształ rzucam romb. Kąt. Tak, dokładnie. Teraz trójkąt. Kółko. Ciekawe, w ogóle to jest symetryczne. Nie pamiętam też właśnie tak ogólnie, czy wszystkie były symetryczne, ale jeśli wszystkie były, może być naprawdę podpowiedzią co do niektórych planów, w których mam tylko połówkę. Że faktycznie to po prostu kod zawsze jest symetryczny, przez co... po prostu nie musisz przyjmować, jak widzisz, tylko połowy tabliczki. Więc jaka jest prawda, zaraz zobaczymy. A teraz właśnie... Patrzę w jedną tą muzykę, może przyznać. Ale tak, właśnie tutaj nasze drogi... Tworzę pustki, no i zobaczymy, co dalej. Okej, jakieś... azury? Ja wiem, co to będzie, ale tak. Ja i moje kulki, i co my tu mamy? Artifact of Swarms. Nie wiem, jak wam to powiedzieć do końca, ale... To jest rzecz, na którą ja i siostra polujemy od... Kiedy dowiedzieliśmy się od... właśnie chyba od Avima też przy okazji, jak tak wspominam, mówiłem już o nim wcześniej też w tym odcinku. O tym, że coś takiego istnieje. Ja się dowiedzieliśmy się, zobaczyliśmy coś takiego u niego. Tak, on jest właśnie ekspertem w tej kwestii, jeśli chodzi o zbieranie rzeczy. Ma dużo więcej tego od nas. I tak, poszukiwaliśmy tego głównie dlatego, żeby jako multi właśnie móc łatwo znaleźć dwie królowe. Tych. Jak to się nazywa? Dwie królowe żuków. Bo tak, Artifact of Swarms. Może nie widzicie tutaj tego nigdzie napisanego. Czym w sumie było. Dla tych, którzy nie wiedzą, proszę jeszcze raz tutaj. Podwaja pewność potworów, ale mają połowę życia. I z tego, co się orientuje, podkreślam, orientuje się tyle, że i nic. A z tego, co mi się wydaje, i przynajmniej tak często doszliśmy do tego, że może tak być, możliwe, że właśnie podwaja tu ilość bossów. A jeśli tak jest, to jako multi musimy po prostu mieć to włączone i mieć farta, żeby trafić na Beetle Queen. Jeśli nie podwaja ilości bossów, to nasze wszelkie nadzieje na ułatwienie sobie życia przepadły. I będziemy musieli próbować po raz kolejny i kolejny i kolejny, aż w końcu może się uda. A póki co... No teraz dopiero zauważyłem, czemu ja mam dwie... po dwa razy te wszystkie kule. To wytłumaczy? To jest takie... dziwne dla mnie. To, że te kule są traktowane jako potwory, to wtedy... Okej. Okay. To jest moja reakcja, to jest taka okej. Okay. Mam potwory na swoich usługach. Chociaż bym tu powiedział, że są miniony, sługusy, koledzy, nie potwory. Ale jak gra to klasyfikuje, to już... no, nie moja sprawa. Niestety się tego nie dowiem. Może wszystko jest tak... klasyfikowane za wyjątkiem, powiedzmy, rzeczy takich jak drony, które trzeba wykupić. I pewnie wieżyczek. Bo to byłoby dla mnie przynajmniej dziwne, gdyby inżynier też stawiał podwójne wieżyczki. Byłoby to naprawdę super. Które synergie wieżyczkowe były przez to dużo potężniejsze, inne słabsze, ale tak, byłoby super. Jakkolwiek. To w ogóle bym też zastanawiał na inna rzecz. To jest zupełnie takie moje gdybanie. Czyli jeśli się pojawiają właśnie takie podwójne i pojawi się elita, czy to znaczy, że oba potwory z tego pojedynczego spawnu będą elitami, po prostu?
Może oznacza to, że oba potwory z tego spawnu będą identycznymi elitami. A może to oznacza po prostu tylko tyle, że... No dwa potwory. A to, czy będą dwie elity, czy jedna elita, to już jest losowe. No tak, delikatnie to zastanawiam, nie będę ukrywał. A póki co, wyżej proszę i weź to, Voidfindzie. Dobrze, dziękuję. Mamy zdobyte i teraz tak. Wyżej, 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 wyżej. Okej. Okay. Czenie, piękne. Bylebyśmy tylko nie weszli w formę tamtą drugą. Bo nie będę ukrywał. Nie lubię jej. Za bardzo tam coś dalej było w ogóle. Tak, jest tam coś. Environment lock. Bulwark, czy bulwark Ambry. Czyli wpis o tym... o tym biomie tej krainie. Okej. Okay. Miło, gro. Gorzej, że teraz tu pewnie utkłem przez to. Nie, dobra, nie utkłem. Standardowa metoda spadania. Mi pomogła. I dobra. Mamy wpis w tej krainie. To teraz tylko moje drugie pytanie, można powiedzieć, pozostaje w mocy. Które nie wiem, czy zdam na odcinku, czy tylko tak prywatnie gadaliśmy z siostrą. Czy da się tutaj też znaleźć gdzieś... artefakt. Nie wiem, że pewnie to jest głupie i takie gości, czy ktoś może, że w miejscu, gdzie aktywujesz artefakty, znaleźć kod na artefakt. Jak dla mnie, na mój gust, powiedziałbym nope, nie ma tu tego, czego szukam. W ogóle jestem głupi, idiota, lama i jełop. No ale z drugiej strony może się okazać, że jednak jest. I okej, okay, Siphoned Forest. Jesteśmy na planszy numer 1. Pytanie brzmi tylko, czy my na tym podejściu mieliśmy tą planszę, czy inną planszę, bo tak, no trochę czuję się już pogubiony. I najprościej w świecie nie pamiętam, która była naszą pierwszą planszą. Jeśli to była ta sama, to okej, okay. Jeśli to była inna, to... No cóż. I tak, coś chciałem? Może coś chciałem, ale już nie pamiętam co konkretnie. A, dobra. Warto byłoby pomyśleć też o tym, żeby teraz nawet spróbować może pójść ponownie do tych artefaktów i spróbować drugi artefakt na tym podejściu aktywować. Mogę to być ciekawe. Tylko odcinek wyszedłby długi, więc ewentualnie będę się go podzielić na dwie części w takiej sytuacji. Nie lubię takich rzeczy, ale tak. Możliwe, że z jednego odcinka zrobię się dwa. A po tym jak... Chyba to będzie spoilerem, jak z siostrą po prostu zlamiliśmy poważnie z czasem odcinka, a z... late up i wszedł półtora godziny, to zauważyłem, no zorientowałem się o tym dopiero, jak już był na YouTubie. Tak, tutaj nie mogę popełnić tego błędu, więc w najgorszym wypadku wybaczcie za to, że odcinek jest dwuczęściowy, ale no, nie chcę też, powiedzmy, sztucznie przerywać tutaj tego, a resztę robić samemu. A jak mi dobrze idzie, no to... mi dobrze idzie. W najgorszym wypadku po prostu odcinek zobaczycie, nie wiem, jak późno. I można będą kolejne z siostrą. A już wypuszczone, zanim ten jeszcze będzie miał miejsce. Niestety tak, czas edycji takich filmów u mnie na programie, którego posiadam, jest fatalny. Dlatego też mogę zdradzić, że wielu innych projektów, które chciałbym zacząć, już nie zacząłem jeszcze. Właśnie czekam na finanse, żeby móc sobie właśnie zobaczyć dobry program do edycji, który może też będzie działał dużo szybciej niż to, co mam teraz, ale dobra. Logi, co też walczmy. No druga rzecz, to też nie zaczynam ich, dlatego że jestem leniem śmierdzącym, często po prostu najprościej we świecie nie chciałbym się edytować tego wszystkiego. I wolę takie właśnie materiały, można powiedzieć, co dla niektórych surowe wypuszczać. Kiedy właśnie widzicie każdy mój krok, każdy mój ruch, każdą moją decyzję. I wypuszczamy nie tylko dlatego, że jestem leniem, ale to jest jedna właśnie z spraw. Okej, nie będzie dwóch filmów. Oczywiście mi coś dobiło. Ja mi przez to, że byłem za wolny, zbyt nieostrożny, ale... ja się tym przejmuję. I tak, mój sukces jest osiągnięty. No więc tak. Skończę tego temat, ja tam będziemy już kończyć całkowicie. Robię tak właśnie nie tylko dlatego, że jestem leniem, ale też tak jak to zawsze powtarzam. Po prostu osobiście preferuję takie formaty, kiedy widać wszystko, co dana osoba na gameplayu robi. Nie tylko jakieś wycięte elementy, oczywiście, też sam wycinam czy coś, ale...
Ale preferuję, kiedy naprawdę większość rozgrywki jesteście w stanie zauważyć. Kiedy ja sam też mogę zauważyć większość. Nie, a bo wiecie, na cięciu mi wypadło. Nie, nie, nie. Ja wolę widzieć, jak zginęłeś, dajmy na to, czy jak idziesz w jakieś miejsce, jak ci ten przedmiot wypada. Nawet jeśli to ma oznaczać dodatkowe pół godziny materiału o samym chodzeniu. Żeby nie było, ja rozumiem tych, którzy, powiedzmy, zarabiają tym na życie. Takim YouTube'em, czy streamem, czy czymś. W sumie YouTube'em tylko, bo streamami, co ciężko powiedzieć. Bo streamach no, nie da się wcinać. Ale tak, ja rozumiem, że ty możesz, taki powiedzmy człowieku, który się z tego utrzymujesz, to wycinać, robić taki bardziej mięsisty content, ale... Jeśli lubisz swoją pasją, twoim hobby, robisz tak w wolnym czasie, dlatego, że lubisz grać w gry i chcesz się tym dzielić ze światem, to... Ja jestem zdania, że w niedobrze możesz pokazywać wszystkie po prostu elementy, tak jak ja to tutaj teraz robię, ale dobra. Nie będę tu więcej przedłużał, bo to i tak się robi nudne, ja mam 5 minut na liczniku, więc to by było na tyle. Co będzie w kolejnych epizodach? Ni cholera nie mam pojęcia, bo to wszystko zależy od siostry i ode mnie i od tego, na co będziemy ochotę. Ale jedno, co mogę wam powiedzieć, to to, że możliwe, że przed następnym odcinkiem jako multi sobie coś odblokuję. Konkretnie mówiąc o to. Jeśli się uda. Ale tak, może się uda, może nie. A póki co to tyle, więc no trzymajcie się i hej hej!